Witam Państwa. Nazywam się Łukasz Olesiak. W tym odcinku zatytułowanym Zróbmy film przedstawię Państwu założenia i cele dydaktyczne pracy w projekcie New Voices Over to You. W projekcie New Voices Over to You chciałbym zachęcić Państwa do wykorzystania podręcznika New Voices, części pierwszej lub drugiej, jako bazy dla Waszych uczniów do przygotowania krótkich 3-5-minutowych filmików. Filmy będą realizowane przez Państwa uczniów przez cały rok szkolny na podstawie wskazówek zawartych w kartach projektu, które będziemy publikować na tej stronie. Uczniowie podczas pracy w projekcie utrwalą środki językowe z wybranych rozdziałów podręcznika. W tym odcinku przedstawię cele projektu, w kolejnych poznają Państwo metodykę pracy, sposób oceniania prac projektowych i założenia konkursu ogólnopolskiego, który będzie zorganizowany na zakończenie pracy projektowej. Realizacja każdego z filmów nagrywanych przez uczniów zapewni osiągnięcie 5 celów dydaktycznych. Cel pierwszy. Utrwalenie kluczowego słownictwa i struktur gramatycznych z podręcznika New Voices, część pierwsza i druga. Jeśli pamiętają Państwo projekt Voices of New York and San Francisco, koncentrował się on na ćwiczeniu umiejętności rozumienia ze słuchu. Projekt New Voices Over to You został tak skonstruowany, aby realizacja każdego z filmików wymagała od uczniów wykorzystania konkretnych środków językowych. A to dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w tym zakresie wypadają najsłabiej. W zeszłym roku na poziomie rozszerzonym egzaminu, do którego przystępuje około 90% zdających, średni wynik dla tej umiejętności to zaledwie 33% w skali kraju. Postanowiliśmy wesprzeć uczniów w zakresie stosowania środków językowych, oferując dydaktycznie skuteczną, motywującą, interaktywną i wspartą multimediami formę ćwiczenia. Cel drugi to wprowadzenie do Państwa repertuaru technik dydaktycznych nagrywania edukacyjnych filmów wideo. Proszę zauważyć, że nie jest to nic nowego w edukacji. Elementy podobnej pracy można odnaleźć w dramie, różnego rodzaju scenkach odtwarzanych przez uczniów w klasie, także częściowo w grach komunikacyjnych i symulacjach. W tym projekcie dodajemy kolejny krok, czyli utrwalenie pracy uczniów na wideo. Trzeci cel do osiągnięcia to eksploracja mniej znanych umiejętności i talentów uczniów. Możliwe, że taki sposób użycia języka i pracy projektowej będzie skutecznie aktywizował pasywnych uczniów Państwa klas. Możliwe, że ujawnią się ukryte talenty aktorskie, wokalne, reżyserskie, pisarskie, kto wie. Cel czwarty to rozwój cyfrowych kompetencji uczniów. To uczniowie bez Państwa udziału, tak powiem o tym więcej w kolejnym odcinku, będą odpowiedzialni za realizację filmów, od przysłowiowego pierwszego klapsa do ostatniego ujęcia i napisów końcowych. W czasie pracy projektowej będą musieli opanować podstawowe umiejętności obsługi kamery, a raczej kamery w smartfonie lub aparacie fotograficznym i cyfrowej edycji materiału, a ich kompetencje w tym zakresie wzrosną. Cel piąty to wsparcie motywacji uczniów. Ponieważ projekt New Voices Over to You to łatwy sposób na urozmaicenie zajęć i wprowadzenie powiewu świeżego powietrza do klasy. Projekt będzie przebiegał równolegle do prowadzonych lekcji, ale zauważcie, że atmosfera pracy przy filmach w pozytywny sposób przeniesie się na pracę na lekcjach, a dodatkową zaletą będzie podbudowanie autonomii uczniów. Ja ucząc wykorzystuję projekty związane z kręceniem filmów i efekty są zawsze bardzo dobre. Uczestnicy podkreślają aspekt przygody, zdobycia nowych umiejętności. Nietypowy, ale Marzena Żylińska bardzo dobrze wyjaśnia dlaczego, skuteczny sposób uczenia się języka angielskiego i dobrą zabawę przy realizacji i prezentacji projektów. Końcówka każdego projektu, czyli moment prezentacji filmików, jest zawsze pełna niespodzianek, śmiesznych sytuacji, pozwala nawiązać do użycia języka angielskiego i generuje masę wniosków do przyszłych projektów. Podsumowując, udział w New Voices Over to You zapewnia realizację 5 celów edukacyjnych, podnosi motywację i wspiera autonomię uczniów. Zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie przedstawię metodykę pracy New Voices Over to You. Do zobaczenia!